Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli macie dzisiaj dłuższą chwilę, to zapraszam Was na recenzję karty graficznej od Zotaka. Jest to dokładnie GTX 980 w wersji AMP, AMP Edition. Zapraszam. Moi drodzy, na początek kilka słów o samej karcie graficznej, jej wyglądzie, wykonaniu. Zacznę od tego, że jest to oczywiście konstrukcja z niereferencyjnym chłodzeniem, co oczywiście widać. Charakterystyczne dla Zotaka pomarańczowe wentylatory w ilości 3 sztuk. Cała obudowa układu chłodzenia wykonana jest z aluminium i wygląda dosyć ciekawie. Muszę przyznać, że mi się podoba i to jest chyba na razie najładniejsza karta Zotaka, jaką miałem okazję testować. Chłodzenie nie jest jakoś super mocno zabudowane. Składają się na nie dwa aluminiowe radiatory połączone ze sobą ciepłowodami. Mam nadzieję, że to troszeczkę widać. Chłodzona jest również pamięć oraz sekcja zasilania, natomiast to nie są jakieś duże osobne radiatory, a po prostu metalowe elementy, które to ciepło odprowadzają. Karta posiada również dosyć duży, solidny backplate, który dodatkowo ją usztywnia, ale zwiększa masę tej karty i charakterystyczny dla Zotaka odpadające naklejki. Nie wiem, czy to też zauważyliście, ale to już jest któraś karta z rzędu, gdzie po prostu te naklejki nie chcą się na tych kartach trzymać. Nieważne, czy ona jest przyklejona na backplate, czy bezpośrednio na laminacie, jeżeli backplate'u nie ma. Sam laminat jest czarny i matowy, to też jest, myślę, doskonale widoczne. Mamy tutaj dwa mostki umożliwiające łączenie tych kart w konfigurację wielokanałowe i oczywiście slot PCI Express Raży 16 w standardzie 3.0 do podłączenia tego do płyty głównej. Co do zasilania, moi drodzy, karta wymaga podpięcia tylko dwóch 6-pinowych tyczek PCI Express. Zalecany przeze mnie zasilacz to minimum konstrukcja 500W, bo takie typowe wykorzystanie, zużycie mocy przez całą platformę i też z podkręconym procesorem podczas gier to około 330-350W, a maksymalnie zanotowałem 410W, czyli tutaj 500 sobie poradzi, natomiast jeżeli będziecie mieli 550W, też się absolutnie nic nie stanie, czy nawet 600, no bo wtedy ta sprawność zasilacza będzie bardziej optymalna. Co do złączy, moi drodzy, no to tutaj mamy w zasadzie standard, bo jest to DVI umożliwiające podpięcie również przejściówki na standardowy DSAP analogowy. Mamy, słuchajcie, 3 display porty oraz jeden port HDMI. Natomiast zwróćcie uwagę, że ich układ jest troszeczkę inny, bo najczęściej jest tak, że mamy tutaj zaraz jako pierwszy port na DVI HDMI, a potem 3 display porty, tutaj to jest trochę inaczej ułożone. Sam wygląd tutaj, powiedzmy, tego grilla też jest nieco inny i to są takie trójkąty, a nie po prostu proste linie. Co do specyfikacji technicznej tej karty, nie chcę Was tutaj zanudzać, bo chyba ciekawsze dla Was będą wyniki wydajności, kultura pracy oraz taki faktyczny pobór mocy, który będziecie widzieli, a specyfikacje tej karty znajdziecie sobie po prostu na moim blogu. Link do bloga będzie w opisie, tam będą również wszystkie wyniki testów przeze mnie przeprowadzonych oraz zdjęcia tej karty. A teraz czas już bezpośrednio na testy praktyczne. Żeby nie przedłużać, lecimy z testami praktycznymi. Zotac GTX 980 w wersji AMP już założona na platformie testowej. Procesor podkręcony, natomiast zestaw jest nieobciążany. I na początek zobaczmy pobór mocy dla takiej platformy. Jak widzicie, on waha się w okolicy niecałych 70W najczęściej. Sonomed jest umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej, zestaw cały czas nieobciążany, wszystkie wentylatory w obudowie powyłączone. Ja się wyciszam i zobaczmy, jak będzie to głośna karta. 37,2 dB to była ta wartość najniższa. No i czas na pomiary temperatury, cały czas dla karty nieobciążonej. Zanim to jednak zrobię, sprawdzimy sobie jeszcze temperaturę otoczenia, ile tutaj dokładnie teraz wynosi. Niecałe 24 stopnie, 23,6 stopnia. I w takich warunkach karta Zotaka przy otwartej obudowie utrzymuje temperaturę na poziomie 31 stopni Celsjusza. I zaczynamy sobie testy z gier. Mam nadzieję, że będziecie widzieli ilość generowanych klatek na sekundę, ponieważ pokażę Wam statystyki z Riva Tuner, czyli MSI Afterburner. Macie także dzięki temu informację o temperaturze, która w tej chwili wynosi ponad 65 stopni Celsjusza. Ilość generowanych klatek na sekundę waha się od ponad 100, tak jak w tym momencie, i spada do około nawet 70 kilku. Zresztą zaraz będziecie to widzieli podczas walki. Latarkę sobie wyłączymy. Natomiast średnio ona wynosi około 108 fps. A pojawią się przeciwnicy. Dwa. Przeładowanie.
Jeszcze gdzieś tutaj z dołu będą. W tym momencie to jest niecałe 100 fps, momentami to jest ponad 100 fps. No i pozamiatane. Kolejna gra, czyli Grid 2, ustawienia na ultra i tutaj jak widzicie ilość generowanych klatek na sekundę jest bardziej niż zadowalająca, bo średnio jest to ponad 120 fps. No i teraz na tapecie Dying Light, jest to część rozgrywki liniowej. Ja tutaj w tym momencie będę się przedostawał na otwartą przestrzeń, żeby podłożyć ładunki wybuchowe. Spróbujemy tutaj troszeczkę to, delikatnie mówiąc, przyspieszyć. Zaraz zobaczymy, gdzie my tutaj wyjdziemy. Dobra, uciekamy sobie, uciekamy. To chyba trzeba gdzie na zewnątrz się wydostać. No to postaramy się dosyć szybko przelecieć. W tym momencie, kiedy tak no w zasadzie nic się nie dzieje, to jest nawet ponad 200 fps, natomiast teraz już jesteśmy realnie na otwartej przestrzeni i widzicie, że ilość generowanych klatek na sekundę przekracza 150, natomiast oczywiście są spadki, tego nie da się uniknąć, natomiast one nie są duże, to jest trochę ponad 100 fpsów i średnia, dzięki temu średni wynik to tak naprawdę jest ponad, moi drodzy, 120 klatek na sekundę w tak wymagającej grze, jaką jest właśnie Dying Light. No i kolejna gra na tapecie, czyli najświeższa produkcja i bardzo popularna gra jednocześnie, Wiedźmin 3, ustawienia Uber, z tym, że włosy Nvidii są wyłączone. Teraz wychodzimy na zewnątrz, wsiadamy na naszą płotkę i lecimy. Jest to element misji polowania na czarownicę ze spraw rodzinnych, gdzie trzeba znaleźć czarownicę, która da nam więcej informacji na temat żony barona. Standardowy element pomiarowy i w tym momencie ilość generowanych klatek na sekundę to niecałe 60 fpsów, 50 kilka klatek na sekundę, natomiast jest to takie miejsce, gdzie również tutaj procesor ma swoje znaczenie. My jesteśmy w osadzie, mamy dodatkowo ludzi, za chwilę wyjdziemy na bardziej otwartą przestrzeń, gdzie przede wszystkim będzie męczona właśnie karta graficzna. Jeżeli chodzi o wykorzystanie pamięci, to również widzicie i temperatury. Temperatura karty w tej chwili jeszcze nie przekracza 70 stopni, dopiero teraz do tych 70 dobiła. Jesteśmy już na zewnątrz i ta ilość generowanych klatek na sekundę, kiedy procesor nie ma aż tak dużego znaczenia, jest średnio około 60 kilku i 61 fps. To jest dokładnie wartość średnia, jaką ta karta jest w stanie wygenerować na tej platformie testowej. Jeżeli chodzi o platformę testową, linki nawet do cen podzespołów znajdziecie w opisie tego filmu, także serdecznie zapraszam. Słuchajcie, cały czas jest podłączony do zestawu, ja tu na chwilę się zatrzymam, również watomierz i widać, ile pobierane jest aktualnie mocy przez całą platformę. To jest ponad 130 watów, maksymalnie taki pobór skoczył do 410 watów, czyli wynik bardzo dobry. Tym bardziej, że procesor jest podkręcony na 4,7 GHz i za chwilę zobaczymy też maksymalne temperatury. Ja tu jeszcze chwilę pogram, a potem do Was wracam. W tej chwili już temperatura karty graficznej to 74 stopnie. Przy temperaturze otoczenia, jeszcze raz przypomnę, niecałych 24 stopni Celsjusza. Tutaj otwarta przestrzeń, to nawet mamy ponad 70 klatek na sekundę, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, że mało się w tym momencie dzieje. Trochę powalczymy, a to jest średnio, tak jak mówię, około 61 klatek na sekundę na ustawieniach Uber, ale z wyłączonymi włosami Nvidii. Zanim jeszcze ostatecznie wyjdę z gry, rzut okiem na właśnie to, co pokazuje MSI Afterburner podczas grania. To jest temperatura maksymalnie 75 stopni Celsjusza. Także ja teraz wychodzę z gry i zobaczymy, czy te ustawienia, jak tam dalej wygląda. O, w ten sposób.
No i moi drodzy, słuchajcie, temperatura faktycznie maksymalnie wyniosła 76 stopni Celsjusza, natomiast była to krótka chwila, przez większość czasu było to 75 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi więc o wynik temperaturowy, moim zdaniem jest jak najbardziej ok. I przy takiej temperaturze tachometr wentylatora rozkręcił się do, gdzie my tutaj go mamy. O, w zasadzie praktycznie było to cały czas około 42%. No, czyli tak stosunkowo wolno, jeszcze tutaj był spory zapas. Ok, ustawiamy sobie więc 42%, zatwierdzamy i sprawdzimy, jak głośna jest ta karta właśnie w trakcie pracy. Sonometr ponownie umieszczony w odległości 30 cm od obciążanej karty graficznej. Wszystkie wentylatory powyłączone. No i zobaczmy, jak głośna jest teraz konstrukcja Zotaka. ...39,4 dB, czyli jest głośniej. Karta faktycznie jest słyszalna. Natomiast powiem Wam szczerze, że przy takim pełnym obciążeniu również procesora podczas gry i tak bardziej było w tym przypadku słychać procesor, a właściwie chłodzenie procesora, aniżeli właśnie chłodzenie karty graficznej na konstrukcji Zotaka. Słuchajcie, moi drodzy, zanim zacznę podsumowanie, chciałbym znać Waszą opinię, czy taka krótsza wersja recenzji Wam się podobała, bez tych dodatkowych informacji technicznych, które i tak możecie sobie znaleźć na blogu. Także czekam na Wasze opinie, czy chcecie po prostu podczas samej recenzji słyszeć więcej, ile na przykład jest jednostek cieniujących, jakie są taktowania w stosunku do wersji referencyjnej itd., itd., to dajcie mi znać w komentarzach, także wtedy dostosuję się przy okazji następnych recenzji kart graficznych. Natomiast dzisiaj co do samej konstrukcji Zotaka, co do GTX 980, moi drodzy, wersji AMP, czyli fabrycznie już podkręconej. Zacznę może od kultury pracy. Słyszałem, że od tutaj moich widzów w komentarzach, że chłodzenia Zotaka są głośne. Jak ta recenzja to weryfikuje? Nie, nie są głośne. Wynik poniżej 40 dB jest wynikiem dobrym, a nawet bym powiedział bardzo dobrym. I ta karta faktycznie jest niesłyszalna. Tutaj nawet chłodzenie Dark Rock Top Flow od Be Quieta było pod obciążeniem, pod realnym obciążeniem graniem głośniejsze niż chłodzenie na karcie Zotaka. Także to na pewno na plus. Natomiast odbiło się to dosyć negatywnie na temperaturach, ponieważ pod obciążeniem jest to jedna z w tej chwili najcieplejszych kart i tak jak była otwarta obudowa, to dało się to, słuchajcie, odczuć, bo po prostu ciepło tej karty biło. Także coś za coś, niestety nie można mieć wszystkiego. Co do poboru mocy. I mówię tutaj oczywiście o poborze mocy nie przez samą kartę graficzną, moi drodzy, ale przez całą platformę opartą o procesor AMD FX8370E podkręcony do 4,7 GHz. Słuchajcie, tutaj wyniki są zadowalające. W spoczynku tutaj były włączone oczywiście wszystkie funkcje oszczędzania energii. Pobór mocy nie przekraczający najczęściej 70 W to jest wynik dobry, natomiast najniższe wartości, które ja w ogóle widziałem właśnie podczas testów użytkowania także tej karty, to było około 62 W, no tutaj widzieliście średnio to 60 kilka. Co do poboru mocy podczas obciążania, to tutaj są dwie różne wartości. Maksymalny pobór zanotowany podczas realnego obciążania różnymi grami podczas całych testów, ten, który widzieliście także na wattomierzu, to 410 W z małym kawałkiem. Wynik dobry i wynik, który stawia tą kartę w zasadzie na równi z innymi podobnymi konstrukcjami. Czy to będzie 970, czy 980, różnice nie są duże. Natomiast takie typowe obciążenie podczas już grania i typowy pobór mocy to wartości nie przekraczające tych 400 W od 330 kilku do tych 360 paru W. Tyle najczęściej wynosiły te wahania. A co do wydajności, no 980 jest jasne, że jest konstrukcją wydajną. Niebawem będę miał okazję porównać ją również z 980 Ti, także wtedy ten obraz będzie pełniejszy. Natomiast na chwilę obecną jest to karta, która nie odbiega tutaj za bardzo od konkurencji w postaci chociażby karty Gigabyte'a. Gigabyte był nieco wydajniejszy, ale też nie w przypadku każdej gry. Różnice pomiędzy kartami różnych producentów, pamiętajcie, możecie tak naprawdę bardzo łatwo nadgonić, bo wystarczy zainstalować niemal dowolny program do OC karty graficznej, przesunąć dwa, góra trzy suwaki, podkręcając pamięci, zwiększając power limit i kręcąc oczywiście rdzeń i te kilka klatek tak naprawdę bez problemu, brzydko powiem, z palcem w nosie nadrobicie. Także to są drobne różnice i jest to ewidentnie karta topowa,
która pozwoli Wam pograć na najwyższych detalach praktycznie każdą grę. Na wstawce mieliście również tak gry wymagające jak Dying Light, czy najnowszy Wiedźmin Trójka Dziki Gon. To chyba mówi samo za siebie. Natomiast cały czas pod znakiem zapytania stoi tak naprawdę opłacalność zakupu GTX 980, bo w porównaniu do chociażby konkurencyjnych rozwiązań 970 mamy sporą różnicę w cenie, ale nie aż tak dużą różnicę wydajności. Niemniej, jeżeli kogoś stać, jeżeli ktoś ma spory fundusz na topową kartę graficzną, to 980 na pewno będzie w obszarze jego zainteresowań. I uważam, że jeżeli szukacie konstrukcji cichej, Zotac jak najbardziej jest kartą dla Was. Konstrukcja wygląda na solidną, a ja, mając do czynienia z kartami Zotaca, uważam, że są to konstrukcje mało awaryjne, dlatego jeżeli chodzi o mnie, to możecie jak najbardziej się tej karcie przyjrzeć i błędu nie zrobicie. Konstrukcja ciekawa i dostaje ode mnie 4 z plusem. To jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was również do tej wersji tekstowej, o czym wspominałem wcześniej, gdzie znajdziecie chociażby informacje techniczne o tej karcie, więcej jej zdjęć, a także wyniki wydajności. Na spokojnie możecie sobie wszystko przeanalizować. Jeżeli chcecie, komentujcie, jeżeli film się podoba, łapka w górę i widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej!